Telewizja w Polsce, Paul Marcin Fijołek. Mówimy bardzo serdeczny dzień dobry z parlamentu. Razem ze mną Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Dzień dobry, panie prezydencie. Dobry, panie doktorze. Mieliśmy zacząć tę rozmowę w nieco innym klimacie, w nieco innej atmosferze, no ale trudno nie rozpocząć naszej rozmowy od tego, co działo się w Gdańsku. To stało się w Gdańsku, czyli ataku nożownika na prezydenta Pawła Adamowicza. Jak pan, jako też przedstawiciel samorządu terytorialnego, odczytuje ten atak? No i czy jest potrzebna jakaś głębsza refleksja co do stanu debaty publicznej, a może po prostu to jest incydent, który no, niestety, ale po prostu się zdarza? Przede wszystkim ja jestem głęboko poruszony tym, co się wczoraj stało. To był brutalny atak, bestialski atak na pana prezydenta Adamowicza i myślę, że dzisiaj wszyscy powinniśmy po pierwsze potępić to, co się stało, po drugie być modlitwą i myślami z panem prezydentem Adamowiczem. Mam nadzieję, operacja już wiemy, że została zakończona. Pan prezydent jest w ciężkim stanie, ale wszyscy wierzymy, że będzie dobrze i tego sobie wszyscy życzymy, żeby pan prezydent wrócił do zdrowia. Oczywiście to wrócą te tematy pewnie później, daj Boże już po dojściu do zdrowia pana prezydenta, ale no, wraca też pytanie, czy stan debaty publicznej jakoś się nie przyczynił do tego, co stało się w Gdańsku? Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, co stało się w Gdańsku, dlaczego osoba z nożem szturmowym weszła na scenę, dlaczego mogła tyle czasu przebywać na scenie, dlaczego miała, tak naprawdę mogła zrobić wtedy wszystko. Trzeba wyjaśnić, czy wszystkie procedury bezpieczeństwa były zachowane i po analizie tego wrócić do właśnie pytania, które pan zadał. Oczywiście musimy, emocje są zawsze z każdej ze stron, ale dzisiaj jest taki czas, żebyśmy wszyscy byli z panem prezydentem Adamowiczem, żebyśmy swoją modlitwą i swoimi myślami życzyli mu powrotu do zdrowia i chciałbym, żeby nigdy takie sytuacje więcej się nie powtórzyły, ale teraz bądźmy z panem prezydentem. Dokładnie tak, modlitwy i dobre myśli kierujemy do pana prezydenta Adamowicza, no ale też musimy powiedzieć, czy chcemy powiedzieć też o sprawach, które no, miały miejsce już bieżących, politycznych czysto. W niedzielę Kongres Porozumienia pana partii kierowanej przez Jarosława Gowina, no i wystąpienie najmłodszego prezydenta Polski na tym kongresie partii Porozumienie. Deglomeracja to hasło klucz, które wraca przy okazji ostatnich tygodni za sprawą Klubu Jagiellońskiego, za sprawą postulatów. Na czym miałby ten proces polegać i czy on w ogóle będzie przydatny dla polskiego państwa? Deglomeracja jest jednym z elementów programu dla małych i średnich miast. Deglomeracja, dekoncentracja to przenoszenie urzędów, instytucji z wielkich metropolii do mniejszych miast, ale żeby to miało sens, trzeba zrobić to mądrze, bo nie możemy zapomnieć również o tym, że Warszawa musi się rozwijać i nie możemy zatrzymać rozwoju Warszawy, który też buduje pozycję Polski na arenie europejskiej, międzynarodowej, no bo zawsze wszystkie oczy są zwrócone na naszą stolicę. Natomiast mamy w Polsce podział oczywiście na Polskę A i Polskę B, ale wytworzył się też podział drugi, to znaczy wielkie metropolie przyciągają nowych mieszkańców, rozwijają się, a małe i średnie miasta niestety są w defensywie. I żeby to zmienić, potrzeba nowego impulsu, trzeba uwolnić energię miast i jednym z takich właśnie pomysłów jest dekoncentracja. Wyobrażam sobie sytuację, że na około 130 miast w Polsce, bo tyle mniej więcej miast mogłoby się kwalifikować do tego programu. To są były miasta wojewódzkie, czy też miasta umieszczone na liście miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. I do tych miast można by przenieść siedziby, filie instytucji centralnych. Oczywiście trzeba najpierw przeprowadzić odpowiednie analizy, trzeba zobaczyć, czy te miasta byłyby przygotowane do tego infrastrukturalnie i czy to by odpowiadało również profilowi miasta, bo jednym z naszych założeń programowych jest też szukanie odpowiednich profili gospodarczych, czy profili po prostu dla miast. Jak to wygląda? Na przykładzie Chełma. Chełm jest największym miastem w Polsce Wschodniej, miastem przygranicznym, który ma ogromny potencjał logistyczny. Do tej pory ten potencjał tak naprawdę był niewykorzystywany, bo oprócz tego, że przez Chełm przebiegała droga tranzytowa prowadząca na Ukrainę, to tak naprawdę nie pojawiły się żadne nowe zakłady pracy, nie został wykorzystany ten potencjał, który był. I chcemy to zmienić, chcemy wprowadzić cały program, który pozwoli stworzyć w Chełmie hub logistyczny, między innymi terminal przeładunkowy, który jest w tym miejscu potrzebny, bo u nas jest szeroki tor kolejowy, który prowadzi bezpośrednio do Kijowa. Nikt wcześniej nie chciał wykorzystać tego potencjału. To będą nowe miejsca pracy, ale również pozwoli nam porozładować inne terminale kolejowe w Polsce, bo terminal na przykład w Małaszewiczach jest bardzo obłożony i potrzebuje oddechu. Nowe miejsca pracy, nowy profil gospodarczy miasta spowoduje również, że do na przykład Chełma będą przyjeżdżali nowi przedsiębiorcy. Jak pojawią się nowi przedsiębiorcy, będą nowe miejsca pracy, pracy, pozwoli nam to zatrzymać emigrację młodych. Z mojego miasta w ciągu ostatnich 12 lat wyjechało ponad 6000 mieszkańców. Prognozy są takie, że w 2040 roku będzie nas około 40 000, a Chełm był niedawno miastem 70 000. Tylko panie prezydencie, wejdę w słowo. Sam jestem z małej miejscowości pod Częstochową, wiem, że ten proces wyludnienia tak takich miast choćby jak Częstochowa również postępuje, zwłaszcza młodych osób. W jaki sposób przejęcie, mówiąc kolokwialnie, instytucji centralnej na poziom Częstochowy, Kielc czy innego mniejszego miasta mogłoby pomóc tym miastom w rozwoju, w zatrzymaniu tego odpływu mieszkańców? Pierwszy krok to oczywiście pojawią się za chwilkę nowe miejsca pracy, ale drugim krokiem to będzie dekoncentracja przedsiębiorstw, ale naturalna, bo przedsiębiorcy będą chcieli tworzyć swoje przedsiębiorstwa właśnie w obrębie tych instytucji, a przy tym musimy stworzyć odpowiednie mechanizmy zachęt. Już dzisiaj funkcjonuje na przykład bon zasiedleniowy, który pozwala osobom poszukującym pracy otrzymać dodatkowe uposażenie na przeniesienie się z jednej do drugiej miejscowości. Premiujmy małe i średnie miejscowości, bo te duże miasta poradzą sobie, ale małe i średnie miasta są w defensywie i bez pomocy centralnej to się nie uda, bo borykają się z wieloma problemami, również z tymi finansowymi, z kwestią zadłużenia. Nie mają też odpowiednich środków na kształcenie swoich kadr, a dobry samorząd potrzebuje dobrej i sprawnej kadry administracyjnej. Ale w momencie, na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że do Lublina zostaje przeniesiona jedna z dużych instytucji. To z Lublina również mogą zostać przeniesione do byłych miast wojewódzkich w województwie lubelskim instytucje województwa lubelskiego, samorządu województwa lubelskiego lub też te podległe pod wojewodą. I na przykład wyobrażam sobie, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska może mieć na przykład swoją siedzibę w Zamościu lub w Jeleniej Górze w innym województwie. Jest to do zrobienia, ale musi to zostać przygotowane mądrze i odpowiedzialnie. Właśnie, czy wystarczy kadr, kompetencji? Trzeba to wszystko przeanalizować. Na pewno część miast jest na to przygotowana. Część miast może się okazać, że niestety nie byłaby w stanie od razu wejść w ten proces, dlatego bez dobrej analizy, bez przeprowadzonych konsultacji taki proces jest niemożliwy. Ale jeżeli deglomeracja zostanie przygotowana mądrze, zostanie podparta konkretnymi analizami i będziemy mieli pewność, że nie zatrzyma to rozwoju Warszawy czy rozwoju innych wielkich miast, to wtedy uważam, że jest pole do rozmów, żeby właśnie deglomerację wprowadzić. Jeszcze pytanie, panie prezydencie, o wniosek polityczny. Dlaczego obozowi Zjednoczonej Prawicy, także partii Porozumienie, tak ciężko i opornie idzie z przekonywaniem elektoratu wyborców dużych, nie tylko dużych, ale i tych średnich i małych miast? To znaczy, ja myślę, że to troszkę nie tak. Jeżeli chodzi o duże miasta, to w czasie kampanii wyborczej, trzeba powiedzieć sobie wprost, była podkręcana ta agresywna kampania. Ona również miała wpływ na ostateczne wyniki. Jeżeli chodzi o małe i średnie miasta, to w pierwszych turach to poparcie dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości było duże i też, patrząc pod kątem wyborów parlamentarnych, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy jest stabilne i jest wysokie. I to jest oczywiście efekt realizacji przez nas obietnic wyborczych. Natomiast często też jest tak, że w czasie wyborów samorządowych mieszkańcy wolą głosować na komitety lokalne, na komitety teoretycznie bezpartyjne, bo z tym się kojarzy komitet lokalny, a w ostatnich wyborach wiele razy kandydaci partyjni, kandydaci np. Koalicji Obywatelskiej również startowali z komitetów lokalnych i tutaj mogło dochodzić do takiej sytuacji. Niemniej nie uważam, że nie powinniśmy patrzeć na to, tylko powinniśmy wychodzić ze swoją ofertą programową i przekonywać mieszkańców małych i średnich miast, mieszkańców dużych miast, co chcemy dla nich zrobić, bo pokazaliśmy już, że dotrzymujemy słowa. To, co powiemy, to zrobimy. Dlatego uważam, że to jest klucz do przekonania wyborców, mieszkańców małych i średnich miast do naszych propozycji. Ciężka praca, dobre propozycje programowe i jestem przekonany, że to zaufanie uzyskamy. Jeszcze na koniec pytanie o to, czy te wszystkie postulaty, o których pan mówił, dla małych, średnich, większych miast są również przyjmowane z akceptacją na szczeblu politycznym w Prawie i Sprawiedliwości, no bo Porozumienie to tylko albo aż, ale koalicjant większego brata. Oczywiście decydujący głos należy do Prawa i Sprawiedliwości. Liderem Zjednoczonej Prawicy jest pan prezes Jarosław Kaczyński. Zgodnie z zapowiedzią ma się odbyć w niedługim czasie kongres Zjednoczonej Prawicy, gdzie będą przedstawiane różnego rodzaju propozycje programowe. Porozumienie przygotowuje swoje jako wkład do debaty, do rozmowy wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, właśnie również w kontekście małych i średnich miast. Dlatego chcemy przedstawić odpowiedzialne założenia dotyczące deglomeracji, dotyczące programu dla małych i średnich miast, ale też i Energia Plus, to o czym mówiła pani minister Emilewicz. Ale oczywiście ostateczną decyzję, jeżeli chodzi o kształt programu Zjednoczonej Prawicy, podejmuje lider naszego obozu, pan prezes Jarosław Kaczyński. My chcemy też nasze propozycje przedstawić i liczymy na dobrą, merytoryczną rozmowę. Na razie tutaj stawiamy kropkę. Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Pozdrawiamy serdecznie z parlamentu i oddajemy głos już do studia w Warszawie.